tak, moi drodzy, podoba się? Kraina dziwnych pojazdów jest właśnie tutaj, na ulicy Narbutta w Warszawie. Ręczny Narbutta w Warszawie to jest jedna z licznych siedzib Politechniki Warszawskiej. No i jak przejażdżka? Bardzo udana. Prawda? A ja pierwszy raz. To jest twoja konstrukcja. Gratuluję. Nasza konstrukcja. My to jesteśmy we trzech kolegów. Tomasz Mydłowski, Andrzej Aromiński i Roman Baluta. I we trzech zbudowaliśmy ten samochód w Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Był Tytus, Romek i Atomek, a teraz jest trzech wspaniałych. Spróbujemy wyjść. Chociaż jak to w sportowej bryce, łatwo nie jest. Super się tym jeździ. Musicie mi uwierzyć na słowo albo umówić się tutaj na jazdę. Pewnie nie będzie to takie łatwe, bo samochód jeden i drugi wciąż w fazie testów. Zgadza się. Jeszcze trzeba je dopracować. Jest sporo elementów, które należy wykończyć, ale pracujemy nad tym. Możemy pokazać, co jest pod maską? Oczywiście. Dobrze, koniecznie, ponieważ jest to cywilny silnik, który w tych okolicznościach przyrody plastikowej zachowuje się zgoła sportowo. To jest silnik, który pochodzi z Forda Mondeo, to jest 2 litry Zetek ze srebrną pokrywą zaworów, jeszcze z hydrauliczną regulacją luzu zaworowego, który pracuje w oparciu o nadsterownik, który robił tutaj kolega. Nadsterownik. I do czego ten nadsterownik? Znaczy to w zasadzie nie nadsterownik, tylko sterownik, który steruje pracą silnika, tak? To znaczy fabryczna jednostka sterująca jest zastąpiona taką, którą my tutaj wspólnymi siłami... Gdzie ten sterownik? Znaczy... Pod deską. Elementy są tutaj na podszybiu. Chciałem, żebyś to pokazał właśnie. A jeszcze możemy pokazać, gdzie jest główny element, ale to trzeba będzie tam zajrzeć. Tam z kamerą nie zajrzymy, ale tutaj jest całkiem nowoczesny taki ekranik, do którego można podpiąć komputer. Pytanie zasadnicze. Po co wam taki samochód studentom? Nie, no myślę, że pytanie jest w miarę oczywiste, tak? Po to, żeby dobrze się bawić i żeby się czegoś przy okazji nauczyć, tak? Więc zasialiśmy taki pomysł tutaj na wydziale. Trochę to trwało, ale postaraliśmy się go tam wspólnymi siłami zrealizować. Żeby zrealizować takie cudo, które już ma całkiem samochodowe kształty, wcześniej to może wyglądać podobnie do tej maszyny. Chodźcie zobaczyć. Tutaj jeszcze karoserii nie ma. Dlaczego? Z biedy, czy dlatego, że jesteśmy na tak wczesnym etapie budowy? Nie, no tak wczesny etap budowy, jeszcze karoserii na razie nie myślimy. Trzeba przetestować rzeczy mechaniczne. No dobrze. Widzę, że tutaj jakaś strzykawa, do czego to się przydaje. No to jest akurat nasz bak benzyny chwilowo, bo jeszcze nie zrobiliśmy docelowego i na razie taki musi nam wystarczyć. Czyli tak naprawdę zbudowaliście już prawie pełne dwa samochody. Co dalej? No z tym zamierzamy wystartować w zawodach studenckich. No i dalsze plany są takie, żeby kolejne zacząć coś robić, kolejne budować samochody. Ten samochód jest bardzo nisko zawieszony. Wiem, że tamten może jeździć po normalnej cywilnej drodze, ale chyba to nie jest łatwe. Wiem, że próbowałeś. Bez problemu. Przejechałem nim około 250 km, w tym całą obwodnicę Radzymina, w tej z powrotem do przyszłych teściów. Normalnie da się jechać, aczkolwiek brak przedniej szyby trochę tą jazdę utrudnia. A no właśnie, muchy między zębami i gogle najlepiej chyba byłoby mieć. Trzeba trzymać buzię zamkniętą i okulary przysłoneczne, da się jechać. A on nie ma celowo tej przedniej szyby, żeby był bajer, czy z jakichś innych względów? Początkowo miał mieć przednią szybę, ale proces montażu przedniej szyby przebiegł trochę nie po naszej myśli i wyszedł taki bajer, że nie ma przedniej szyby. Samochodami zajmujecie się jak najbardziej, czym jeszcze w ramach tych zajęć nie do końca typowych studenckich? Jeśli chodzi o zajęcia studenckie, chcemy tutaj przede wszystkim zachęcić studentów do jakiejś pracy własnej, do zaangażowania się do życia z wydziałem. I tutaj panowie przede wszystkim, budując te pojazdy, mają możliwość poznania się nawzajem, nie tylko na zajęciach, poznania konstrukcji. Tutaj panowie tak obchodzicie, oglądacie, ale nie wiem, czy panowie zwróciliście uwagę, że ten pojazd ma tylko 2 amortyzatory. Każdy normalny pojazd. A no rzeczywiście. Więc chodzi również o to, żeby nie tylko się bawić, nie tylko budować coś, co już... Można by powiedzieć, ktoś zrobił, ale żeby również rozwijać swoje pasje i sprawdzać to, co będzie można, to, co można przećwiczyć w wirtualnej pamięci komputera. Te pojazdy, zarówno jeden, jak i drugi, były wcześniej zaprojektowane w systemach CAD-owskich, których tutaj nasi studenci się uczą, czyli tak naprawdę były najpierw wirtualne. Natomiast później, powolutku, dochodzimy do formy już takiej ostatecznej. Na razie widzicie panowie w przypadku Lotusa. Pojazd już prawie kompletny, brakuje szczegółów, brakuje detali. W przypadku formuły student można powiedzieć, że nasi studenci idą śladem Kubicy, to znaczy chcieliby w następnym roku, w najbliższe wakacje pojeździć na torze Silverstone. Kto by nie chciał? Właśnie te zawody im to umożliwiają. Te zawody, zawody z cyklu formuła student umożliwiają start ekip studenckich na torze Silverstone w zawodach we współzawodnictwie, to znaczy nie w wyścigach, bo ten samochód nie jest przeznaczony do tego,
To jest ważne bezpieczeństwo tego pojazdu, bezpieczeństwo studentów, ale do sprawdzenia się z innymi ekipami z całej Europy. Załóżmy, że chciałbym sobie coś takiego zrobić w garażu, gdybym miał garaż. Zaczyna się to wszystko od spawania tych rurek, tej ramy? No najpierw trzeba policzyć konstrukcję, najpierw trzeba policzyć ramę, czy to, co wyspawamy, będzie się do czegokolwiek w ogóle nadawało. Mhm. I co potem? A potem to już metoda na składaka. No, trzeba dalej już, budując samochód, wiele elementów jest ciężko przewidzieć. My mieliśmy na przykład sporo problemów, że okazało się, że brakowało centymetra miejsca. Także jest wiele elementów, które przy budowie pierwszego prototypu dopiero wychodzą. Symulacje komputerowe symulacjami komputerowymi, ale nie wszystko da się przewidzieć. Centymetr jest realny. Centymetr jest realny, dokładnie. Ale ja widzę, że to jest chyba silnik od motocykla. Tak, to jest silnik od motocykla, ale tutaj kolega budował na samochód, on będzie bardziej kompetentny. Dlaczego? Ten jest lepszy, zrywniejszy czy jak? Znaczy to jest, są zgodnie z przepisami na zawody, silnik nie może mieć więcej niż 600 cm sześciennych. Taki maluszek. Maluszek, tylko maluszek. Szybszy. No zdecydowanie szybszy, bo jednak nawet jak ten silnik ma 50 koni przy wadze razem z kierowcą poniżej 300 kg, daje to wrażenia niesamowite, szczególnie przy tak nisko zawieszonym samochodzie. Trochę detali możemy pokazać, panie operatorze, bo tutaj na przykład ja widzę również łańcuch, czyli też jak w motocyklu. Tak, zastosowaliśmy praktycznie układ przeniesienia napędu, zostawiliśmy skrzynię biegów z motocykla, wykorzystaliśmy mechanizm różnicowy ze zwykłego samochodu Toyoty Yaris, zmieniliśmy tylko koło zębate na koło łańcuchowe i w taki sposób mamy przeniesienie napędu. No i hamulce też nie od motocykla? Nie, hamulce też samochodowe, też od Toyoty Yaris. Powiedz mi, czy jak już skończysz studia, kiedyś to nastąpi, to co, chciałbyś budować samochody, projektować samochody? To dość niszowa, szczególnie jak chodzi o polską działalność i raczej trudno znaleźć robotę akurat w tej dziedzinie. No trudno znaleźć, no ale na pewno jest to bardzo przyjemne, jak powstaje coś przy włożeniu, przy własnym udziale. Trochę czasu trzeba spędzić, no ale potem jest duża frajda właśnie, żeby sobie trochę pojeździć tym, widzieć, że coś się zbudowało. W telewizji wystąpić, o, na przykład. No. Panowie, ale żeby brać udział w tych zawodach, o których mówiliśmy, to trzeba trenować i jeszcze raz trenować. Macie gdzie? No, planujemy teraz jechać na lotnisko do Dęblina razem z Pimotem. Zobaczymy, kiedy to dojdzie do skutku i wtedy będziemy robić różne próby torowe, pomiary i tego typu rzeczy. Jeszcze jeden skromny chłopak, ręce w kieszeni. Ty też brałeś udział w tym konstruowaniu. Co było twoją działką? No właśnie, czy to jest z podziałem na rolę, czy każdy robi przy wszystkim? Znaczy myślę, że nie było takiego jednoznacznego podziału poza pracą Andrzeja, która była pracą inżynierską, wcześniej wykonaną. Ja jestem trochę przygarnięty przez kolegów, tak, z innego wydziału. Jestem po informatyce, także tak jak mówili koledzy, to jest dopiero początek. Tak naprawdę zaczęły jeździć samochody, a będziemy teraz je badać, to znaczy zabieramy je właśnie na tor i będziemy się zajmować tym, żeby je poustawiać, zobaczyć jak one naprawdę pracują i uczyć się no już jakby ustawiać samochody, które działają. Tak? Jak w formule? No powiedzmy. Prawie, no dobra, podsumowując, nie wierzę w to, że nie liczyliście. Do setki ten ile ma? Poniżej 6 sekund. I co jeszcze potrafi? No, co jeszcze potrafi, to ciężko sprawdzić ze względu na ograniczenia. Promień skrętu sprawdziłem, całkiem niezły. Tak, tak, jest całkiem zrywny, ale przednie zawieszenie to wszystko wymaga jeszcze dopracowania. Jedno mnie tylko martwi, bo gdybyście chcieli pojechać na tak zwane studenckie zakupy, no to nie bardzo się tutaj jest z czym zmieścić. A to jest tak specjalnie, taki styl industrialny, żeby było widać, co tam w środku pod samochodem siedzi. Mhm. No dobrze, no to pozostaje mi chyba tylko tak naprawdę, czy tamten odpala, czy nie? Możemy spróbować? No właśnie, może spróbujemy odjechać teraz tym, bo skoro przyjechaliśmy pomarańczowym. On nie tylko odpala, ale sam dodaje gazu. To znaczy, bo jeszcze gaźniki nie są do końca wyregulowane i to jest ten problem. Dobra, to ty odjedź, bo ja się tego boję, dobra? Ja tylko zwrócę waszą uwagę, że tutaj nie ma kluczyka, tu jest całkiem nowoczesne odpalanie na guzika. Trzy, dwa, jeden, poszedł!